Oj Mateus, Polonia, pozdrowienia z pięknej Brazylii. Właśnie wylądowałem w Chapeco, zaraz w pobliżu jedziemy dalej w drogę poprzez Pampę i miejscowości, w których mieszkają rdzenni Guaranis jeszcze. Jedziemy prosto do rodziny Gemów, których właśnie świeżuteńko matę spożywam. Dosłownie sprzed 10 dni zbiór, niepakowana w waku. Lepszego powitania w Brazylii mogę sobie wyobrazić. Oj. Na prime fiu, inverno aqui. É inverno. Aqui não é fato, ela é conhecida como Rei do Tereza. Stacja benzynowa w Brazylii, postój i co? Cała ekipa pije. And she's called the Queen of Tereré. Tereré, o meu tem gelo, o seu tá água quente. Muito bom. Taka ciekawostka, w Rio Grande do Sul mate jest częścią wyżywienia szkolnego. Jest to prawnie zapisane. Nie wiem, mam nadzieję, że nie w podstawówkach, nie w przedszkolach. No to jedziemy w drogę po matę. Ojej, leopard. Don't be Misha Lagartisha. Go in the back. Up in. Go. A z tyłu widać już własność jeszcze dziadków rodziny Gemów. Za nami piękne drzewo, na które właśnie teraz próbuję wam tutaj pokazać ładnie. Araucaria o bardzo charakterystycznym układzie gałęzi. Jest ich tu pełno, a to dlatego, że tam gdzie rośnie araucaria, tam rośnie też mate. To są trochę bliźniacze rośliny, rosną właśnie wspólnie, często bardzo występują razem. Naokoło będziecie widzieć jeszcze pewnie sporo roślin i mate, i araucarii. Jedziemy dalej. Zatrzymaliśmy się. Dlaczego? Po to, żebym dostał matę na drogę, no bo kto będzie jechał taki kawał bez? Muito obrigado. Rzepka matę. Wiecie co odróżnia nasz samochód, którym jedziemy po matę, od wszystkich innych, jakie najczęściej się widzi na plantacjach? Ta jedna ważna rzecz. Tak, drabina właśnie. Ponieważ nie zbieramy matę z krzaczków, takich malutkich, tylko z drzew. Co najmniej takich. Ważna sprawa też, najczęściej ludzie naokoło ścinają praktycznie wszystkie liście, jakie się da z drzewek, z tych swoich małych krzaczków, po to, żeby jak najszybciej dostać jak najwięcej pieniędzy bez takiego pomyślunku na przyszłość, tak jak tutaj, gdzie rodzina Gem ścina maksymalnie 2/3 wszystkich liści i zostawia resztę tak, żeby drzewo miało się dobrze i produkowało tak naprawdę jeszcze więcej liści, więc takie myślenie na dłuższą metę, na większą skalę, zdecydowanie lepsze dla wszystkich i szczególnie dla środowiska i dla rośliny samej w sobie. Thiago Gem właśnie zaczyna zbiory. Lecimy. Tutaj zaczyna się las. Mamy naturalne nawozy. Bioróżnorodność, ponieważ w tym lesie właśnie rosną różne gatunki drzew. Cześć krówki. Więc was tu więcej. Dzień dobry. Ciekawe, czy wcinają też listki maty. Praca rodzinna. Tata ścina. Wujek obcina gałązki. Syn na wakacjach również uczy się co i jak. Przejmuje wiedzę. Także nowe pokolenia również rosną. Możemy być raczej spokojni o przyszłość najlepszej maty na świecie. Oto on, mój pierwszy wór yerby. Wprawdzie razem z Fabrice go zebraliśmy, ale no cóż, mój pierwszy. Dobry, zielone złota. Indian Guarani. Oj. Nice. Drzewo, które właśnie obcina Thiago, ma mniej więcej tyle lat co on, bo wtedy było zasadzone tutaj przez jego dziadka, czyli niecałe 50 lat. Urosło mniej więcej takie. Wczoraj miał być zbiór właśnie i był u Thiago, ale mój samolot, niestety jeden z samolotów się opóźnił, przez co dotarłem na miejsce dzień później po nocy w hotelu.
ale że chcieli bardzo pokazać mi właśnie te zbiory i tak dalej, to zorganizowali zbiór właśnie na posiadłościach wujka, za co jestem bardzo wdzięczny, bo dzięki temu miałem okazję faktycznie uczestniczyć w tym, co stało się dawno temu moją pasją, moim życiem. Jeszcze raz małe spojrzenie na zielone złoto. Dzień dobry. Dobry. Dzień dobry. Tak się właśnie to robi. Od gałązki do gałązki i się wybiera cały worek. Zapraszamy. Każdy może przyjechać i zrobić sobie trochę mapy na zaś. I believe this one here will be like 100 kilos, and the last day we did like 6 bags, 200 kilos, and 4 60 kilos. Like the similar group like this. Like 4 people cutting. Czyli około 100 kg w takim worku. Tutaj spokojnie sobie to zaniesiemy do ciężarówki, ale czasami trzeba donieść dobry kawałek drogi. Znajdźcie sobie tylko wyobrazić. Obcięte gałęzie zbiera się do wielkich worków. Ze 100 kg takich świeżych liści z gałązkami powstanie około 30 kg finalnej maty. Oh, my precious. Pierwszy wór. Sam go zebrałem. Jakieś 120 kg świeżego liścia z gałęziami, czyli pewnie ze 40 kg dobrego shimoho. A tymczasem dobrozielowy prezes robi sobie krótką przerwę. Jakiś czas temu rozmawiałem z Maciem Okraszewskim o tariferos, czyli ludziach, którzy zbierają matę w Argentynie na plantacjach i żyją tam w bardzo ciężkich warunkach za bardzo niską płacę. No i możecie sobie tylko wyobrazić, jak ciężka musi to być praca. Ja tutaj po chwili zebraniu jednego worka już jestem całkiem spocony, zmęczony, dopiero odpoczywam sobie teraz, a nam się pracuje tutaj dobrze, w cieniu, drzewa naokoło, teraz nawet nie ma słońca, jest chłodek. Z kolei plantacje w Argentynie, no, to są wielkie hektary, połacie niewysokich drzewek, które w ogóle praktycznie cienia nie dają, pracuje się w olbrzymim upale, no, praktycznie bez żadnych środków do wyżycia tam, to co przywiozą ze sobą, to mają, a siedzą tam czasami bardzo długie dni. Dzisiejsze zbiory zakończone. Mamy tu jakieś pół tony matę, świeżych listek i gałązek. Dla porównania do fabryki Barão na przykład dzisiaj przyjedzie około 150 ton. Możecie sobie tylko wyobrazić, jak dużo to jest. Tutaj z tego powstanie jakieś 150 kg takiej finalnej maty. Jeszcze taka ciekawostka, to nie są zbiory dla Metamaty, tylko tutaj dla rodziny Gem, która robi to dla siebie i na bardzo lokalny rynek. Gdyby to były zbiory dla Metamaty, jak znacie w Europie, to byłyby przeprowadzone w pełni księżyca. Wtedy liście mają znacznie więcej wody i wprawdzie więcej płaci się za taki produkt, za same liście świeże, ale jakość jest znacznie lepsza, bo jest więcej soków po prostu w pełni księżyca w liściach. I podczas sapeko, tego pierwszego procesu, po prostu te soki wręcz, można powiedzieć, eksplodują i dają konkretny smak, jeszcze lepszy po prostu niż sama ta mate zbierana w każdy dzień. I dalej w drogę na kolejny proces, czyli sapeko. Soja, yerba mate. Soja. Dobre mate, yerba mate. Buh, dobre się. Wczoraj przywieźliśmy jeden taki samochód, nawet nie do końca wypełniony, i to jest około pół tony świeżego materiału. Będzie on przetwarzany łącznie praktycznie ponad 50 godzin, bo samo suszenie łącznie będzie trwało 48 godzin, a do tego jeszcze wcześniej robiliśmy sapeko, jeszcze potem pakowanie i tak dalej. Dla porównania, w takiej chociażby fabryce Barão w ciągu godziny przetworzą 30 takich samochodów, czyli łącznie 15 ton świeżego materiału, z czego powstanie około 5 ton już gotowej mate, i to będzie praktycznie w ciągu godziny.
Wyobrażacie to sobie? Przygotowania do kolejnego procesu. Tym razem od najmłodszego do seniora rodu. A tutaj miejsce, gdzie będzie wykonane sapeko. A tutaj piec, w którym będzie rozpalany wielki, porządny, konkretny ogień po to, żeby zrobić bardzo dobrze wykonane sapeko. Araukaria nie tylko rośnie koło maty, ale jest też używana na rozpałkę, bo świetnie się pali, a przynajmniej ususzone gałązki. Kolejna różnica między zbiorami Dameta Mate a zbiorami takimi, powiedzmy, przeciętnymi, jak cały rok gdzieś tu po trochu robią. Tutaj jest miks różnych rodzajów drewna, między innymi gałęzie mate. Tutaj chyba, o właśnie, tu mamy jedną taką piękną gałąź z drzewka mate i kilka różnych innych, których nawet, powiem szczerze, nie bardzo zapamiętałem. Zresztą są po portugalsku, tak mało co nam mówią. Jeżeli jest to zbiór dla Meta Mate, to sapeko jest robione jednym specyficznym drewnem, tak samo jak i barbakła. Jej opisy macie na paczkach właśnie Meta Mate Craft. No, to chyba się zaczęło. To nie nowy papież, ale nowa partia wspaniały mate. Ogień na sapeko. Spodziewamy się bardzo dużych płomieni, które zatrzymają proces fermentacji w listkach, dzięki czemu liście nie będą się psuły. Ten proces robi się jak najszybciej. Dosłownie upłynęło może 2-3 godziny od kiedy skończyliśmy zbiory. Oczywiście trzeba było się pożywić po ciężkiej pracy, a zaraz będziemy przystępować do tego najważniejszego procesu. Na razie jeszcze kłęby dymu, ale czekamy, aż tutaj będzie więcej płomieni. O właśnie, widzicie, właśnie o to chodziło. Dużo płomieni, a niekoniecznie dymu. Dym będzie potem, barbakła. A tu jest sapeko, tu ma być żywy, mocny płomień. Tutaj się dzieje, wszystko strzela, wszystko wybucha. To naprawdę zmyślny wynalazek. I tak to właśnie wygląda, mała tuba, do której wrzuca się liście i kąski. A tutaj wychodzą one niżej. Przechodzą przez całą tą tubę nad ogniem. Takie małe udoskonalenie. Całość jest bardzo kontrolowana, bo każdy liść, każda gałązka przechodzi przez płomień i na dole jest jeszcze kontrolowane potem, czy to wszystko właśnie dobrze się robi. Chodzi też o odpowiednią szybkość obrotów tego umiejętka, aby to było zrobione solidnie. A tu jest odbiór towaru. Gotowego wysapekowano. Pięknie. Fabricio działa. Uhuuu! Mate! Nice, mate. Mam jeszcze kupę czasu, bo całą tą ilość ziela, jakie zebraliśmy, trzeba przerzucić tutaj. O! Do barbakła! Na sam koniec to są drobne listki. Wcześniej szły pełne gałązki z listkami. A teraz wszystko naraz przeleciało momentalnie. Też widać właśnie, jak ta maszyna super działa, bo jeżeli są gałązki, to idzie to wszystko znacznie dłużej przez tą tubę. A jeżeli są same listki, to przelatuje szybko, tak że nie zdążą się spalić. O, jeszcze kolejna porcja. Ostatni.
tak żeby nie zdążyły się spalić, ale sapeko było dobrze przeprowadzone. So, this is Paweł from Dobre Dzile, Polski, doing the good hot job. You see, someone in Brazil, we don't need a sauna. We have here, we can sweat. Nicely. You want to say something to our friends in Poland? Have a good mate, always. Wiecie, co wam powiem? No powiem wam, że gorąco. Oj, gorąco. A jeśli zastanawialiście się, skąd się biorą oczyszczające właściwości mate, to właśnie stąd, sapeko. Ja już oczyściłem się z połowy wody, wielu mikroelementów, witamin, wszystkiego. Dlatego dobrym pomysłem teraz, żeby zrobić dobrą matę i uzupełnić niedobory. Sapeko już skończone, a tutaj widzimy tego efekty. Tak wygląda dobrze zrobione sapeko. Na tym liściu widać to idealnie. Nie jest spalony, może być lekko przypalony. Tutaj takie lekkie odpryski, ale nie może być to właśnie spalone mocno, tylko tak lekko przypieczone. To musi być nadal świeży, jakby zielony liść, ale on już teraz nie będzie fermentował, nie będzie się to nic działo, ponieważ właśnie wszystkie procesy zostały zatrzymane. Sapeko, dlatego jest takie ważne one. Na dzisiaj praca skończona i powiem wam, że o ile zawsze doceniałem bardzo matę, wszelkie postaci, a szczególnie z metamatę, właśnie stąd, to teraz będę doceniał trzy razy bardziej, jak poczułem, jaka to jest naprawdę ciężka, wyczerpująca praca. Oj, tak, trochę się dzisiaj spociliśmy. Tak, jest wieczór. W tle słychać tylko krowy. Cisza i spokój, poza tym ptaszki śpiewają, a tutaj barbakła się właśnie odbywa. Tutaj nie widać, ale jest taka mgiełka unoszącego się dymku. Ja przyszedłem sobie sprawdzić. O, tutaj fajnie szeleszczą liście. Już zaczynają się suszyć. Tutaj mamy kolejne ognisko. Jest to ogień, który daje dym do suszarni, do barbachła, która jest tam troszkę dalej. Teraz jest troszkę mniejszy już ogień, bo właśnie teraz odbywa się też pakowanie bardzo w pobliżu, to żeby temperatura tam nie była zbyt duża i żeby też przy barbakła nie była duża, ponieważ liście trzeba obracać co jakiś czas, więc zmniejsza się temperaturę ognia tutaj. Ten proces trwa już jakieś 24 godziny, będzie trwał jeszcze kolejne może 6-10 godzin, czyli łącznie co najmniej 30 godzin suszenia. Dla porównania, w dużych wytwórniach cały proces od przywiezienia materiału świeżego do przetwórni aż do finalnego produktu, czyli wysuszonego już, łącznie z barbakłą, może trwać nawet tylko półtorej godziny. My wczoraj odbyliśmy zbiór, od popołudnia około 15 zaczęło się sapeko, czyli mamy już jakieś 30 parę godzin, a przed nami jeszcze kolejne 10. Łącznie cały proces będzie trwał minimum 35 godzin. Dla porównania jeszcze raz, półtorej godziny w dużej przetworni. Tyle za nami. Thiago obraca liście, barbakła. Niestety jest to zbyt ciemno, żeby cokolwiek pokazać, ale jesteśmy właśnie w połowie suszenia. Tak wyglądają te listki, już kruche. Można je powoli łatwo łamać. Jak się okazało, ten proces suszenia będzie trwał jeszcze do jutra, czyli łącznie 48 godzin praktycznie. Nie jest to łatwa rzecz. Ta maszynka to jest taka wstępna milarka. Ona wytwarza matę kanszada, czyli po tym jak jest już materiał wysuszony, otrzymujemy przetworzone liście właśnie w tej maszynie do kanszada. Kanszada to jest takie wstępne mielenie. Grube liście, grube gałązki. Ta maszyna została wytworzona w całości przez Thiago Biema tutaj na miejscu. Także jeżeli znacie historię rodziny Szychowskich, to można to zauważyć podobieństwa, bo pan Szychowski też robił swoje narzędzia pracy do matę, te pierwsze, właśnie własnoręcznie.
A tu z kolei maszyna, która wytwarza Leafy Melody, chyba najbardziej znaną metamatę w Polsce, przez wielu uznawaną za najlepszą matę tak w ogóle. Ja też należę do tej grupy. Niestety teraz nie zobaczymy tego procesu, ponieważ nie robimy teraz metamaty, tylko matę rodziny GM, taką bardziej na lokalny rynek. A to jest młynek, powiedzmy młynek, który już robi finalną matę Shimaha tutaj. Jeszcze zobaczyć, jaka to jest konstrukcja drewniana. O, tu będzie lepszy kąt, proszę. Jakie to są wielkie ubijaki, które z drugiej strony mają noże stworzone z metalu. O, tu na dole powstaje finalny produkt. One po prostu ruszają się w górę i w dół i tną tą kanszadę coraz mocniej i mocniej, aż do pyłu. O, mam nadzieję, że widać. Światło tu mamy nie najlepsze. No i finalna faza, czyli pakowanie. To nie są paczki wakum, tylko właśnie takie klasyczne, bo w Brazylii na miejscu tutaj raczej wakum się nie pakuje. Nie ma to większego sensu, wszystko jest spożywane bardzo szybko. Taka mata ma datę ważności, czy ważności inaczej. Ona po prostu jest dobra, nadal świeża przez niedługi czas. Miesiąc, dwa, trzy jest idealna, a potem już zaczyna powolutku zmieniać się właśnie w kierunku smaków urugwajskich. Bo generalnie taką Shimaha powinno spożywać się jak najszybciej, kiedy jest jeszcze świeża. Na eksport oczywiście robi się wakum, ale tu na miejscu nie ma to większego sensu. To wszystko zostanie spożyte w okolicy. Thiago właśnie wybiera finalną matę, żebyśmy zapakowali paczkę wakum. To jest taki pudełko box, w którym wkłada się następnie przygotowane paczki. Najpierw trzeba je oczywiście pootwierać, rozszerzać, następnie nasypać matę, zważyć. No to jest właśnie solidna porcja matę, a nie tam jakieś 50 gram czy 30. Te paczki półkilowe są produkowane tak naprawdę specjalnie dla nas, bo normalnie tego się na rynek lokalny tą matę robimy, jest w paczkach bez waku. Ale że chcieliśmy mieć taką pamiątkę z tego, co tutaj robiliśmy zbiory właśnie, to zrobimy kilka paczuszek typowo dla nas, bo nie jest to właśnie typowy zbiór metamatę. Wiele się tu rzeczy nie zgadza. Nie ma tu zbiorów w trakcie pełni księżyca, nie ma selekcji drewna, ale żeby mieć właśnie taką trochę pamiątkę smakową, przywieźć coś dla siebie, dla znajomych, dla rodziny, dla pracowników Dobrego Ziela, poprosiliśmy o właśnie zrobienie kilku. A przy okazji, żeby zobaczyć ten proces. Pięć paczek na raz. This is only to close the ceiling. Nothing to do with the vacuum. This is ceiling. Na razie tylko zamykanie. Jak widzicie, jest tym naprawdę sporo pracy nawet, żeby otrzymać ten finalny produkt już po całym przetworzeniu, które, jak już było widać, wymaga naprawdę sporo wysiłku i czasu. To jest właśnie rzemieślnicza praca. Oczywiście jest tam jakaś drobna automatyzacja, bo pewne procesy muszą tak być zrobione. I hope you enjoy what you see. And you count with the Dobre Gile to get the, for my taste, the best taste in machine, and for sure. From the forest. Ta maszynka również została wytworzona przez Thiago. Ona usuwa co większe gałązki. Właśnie coś takiego, ale że podoba mi się to, także za chwilkę wezmę sobie troszkę i spróbujemy, jak smakują zaparzone gałęzie. Na pewno nie najgorzej, bo zostały pięknie wybarbakowane, tak jak i reszta tej maty, więc będzie smaczek, o który mi chodzi. Taka mata zrobiona z samych gałązek, ale z porządnych gałązek, nie byle jakich. Zobaczmy, jak smakuje. Jak przepita matę. Można się było spodziewać.
ale ma ten posmaczek, o który chodzi, także często dzieci taką matę piją, właśnie przychodzą do wytwórni i biorą sobie takie gałązki, często tak się nazywa matę Dziki Anzas, właśnie matę dla dzieci, bo to już praktycznie nie ma działania, a smak, jakby nie było, jest. Jak się okazuje, taka matę zrobiona z samych gałązek to nie tylko matę, która była przeznaczona dla dzieci, ale również i dla dorosłych, tych, którzy raczej kiepsko z pieniędzmi przędli, to po prostu przychodzili do fabryki i prosili o właśnie takie gałązki. No to jest praktycznie odrzut, także dostawali to praktycznie za darmo, albo kupowali na przykład kilogram porządnej matę. Bo kiedy przyszli goście, to wkładali do naczynka dużo gałązek, a na samą górę trochę takiego konkretnego suszu, żeby to wyglądało lepiej, no i też miało jakiś smak. A tutaj piękność taka wyrastająca. Before I send a picture of it to Wikipedia. Aha. Wikipedia used to say that the mate was maximum I think it was 15 or 10 meters high. But it's 20, 30. I sent that picture more to them. Yeah, and then there was my picture hugging this one in Wikipedia. A long time of me hugging, saying to have the proportion of a man and a tree, no? Uh-huh. Nie wiem, czy słyszeliście, ale Fabrizio opowiada, jak kiedyś wysłał zdjęcie właśnie dokładnie tego drzewa do Wikipedii, pokazując, że mate wcale nie jest takie 15-20 metrowe, jak tam wcześniej było napisane, tylko może mieć 20 i 30, a i więcej metrów. Zresztą wystarczy zobaczyć porównanie. Tutaj jest Fabrizio, a tutaj właśnie ta nasza piękność. Tutaj tu jest właśnie las, w którym pozyskuje się materiał na zbiory dla metamate. To jest już taki naprawdę las, on był sadzony dziesiątki lat temu przez przodków rodziny GM. To drzewo, które przed chwilą widzieliśmy, było to od początku praktycznie, a wiele innych zostało tutaj właśnie zasadzone dawno temu i tutaj właśnie pozyskuje się najlepszy materiał do Metamate Craft. Okej, chyba każdy na to czekał. No dobra, ja czekałem na 100%. Wiecie, co to jest? Weźmiemy jeszcze świeżego. Oh yeah, a w następnym urywku będziemy spożywać. No świeżej się nie da. Gorzkie, chlorofilowe. Totalnie nie ma nic wspólnego z matą, jaką byście sobie właśnie zaparzali. Jak liść. Bardzo dobre. Ja lubię liście. Fabrizio proponował, żeby spróbować jeszcze z innych drzew, bo tutaj jest kilkadziesiąt odmian ostrokrzewu paragwajskiego zasadzonych. Bardzo mówił o tej wersji. Rzeczywiście. Wygląda podobnie, a smak zupełnie inny. I szczerze, dużo ciekawszy. To już smakuje. No też jak liść. Ale ciekawiej. A już inna goryczka, nie tylko chlorofilowa. Ale jakaś taka bardziej właśnie w stronę już hierby tej goryczki, którą znam z matę. Super. Chyba jeszcze popróbujemy parę. Ciekawe, jak będzie działało. Za chwilę zacznie lać, więc jeszcze na szybko, póki się da. Tutaj jest nowa barbakła. Tutaj robi się i sapeko, i barbakłę. A tutaj jest barbakła, która była tu wcześniej, od początku praktycznie. Drewniana, znacznie mniejsza. I co ciekawe, to wiele osób ponoć było tu wręcz mocno zaskoczonych, że to już ma około 50-60 lat i nadal nie spłonęło, bo tak się najczęściej dzieje z barbakłami starymi, szczególnie tymi wykonanymi w całości z drewna. A ta stoi i stoi. Jeszcze dosyć niedawno, kilka lat temu, była normalnie w użyciu. To oznacza, że proces ten był zawsze wykonywany bardzo dokładnie i nawet teraz w tej nowej barbakła, która również jest zrobiona z drewna, przynajmniej wewnątrz, sam ten stelaż, na którym daje się matę, jest zrobiony z drewna i teraz też bardzo się uważa, właśnie raz za czas trzeba przyjść, doglądnąć, obrócić te liście, tak żeby nie było za dużo przestrzeni na powietrze, które mogłoby podsycić jakiś ogień. Ciekawą historią
tej barbakła jest to, że kiedy następował proces legalizacji całej tutaj produkcji rzemieślniczej, to kazano ją w ogóle zburzyć. Dlaczego? Żeby ktoś przypadkiem czasem jej kiedyś na przyszłość nie użył. To jest w ogóle głębsza historia, bo tutaj trwała niezła walka o to, żeby można było w ogóle w ten sposób barbakłę przeprowadzać. A chodzi tu o ten właśnie drewniany stelaż. Rzecz w tym, że zgodnie z przepisami higienicznymi nie można żywności dawać na kontakt z drewnem, bo drewna nie można po prostu umyć. No jest to troszkę bzdura, bo w tym przypadku barbakła to jest praktycznie cały czas proces konserwacji. Tutaj wychodzi dym i cokolwiek mogłoby tu żyć, to nie będzie, bo to jest fumigowane, czyli właśnie odymiane, okadzane, wędzone. I w końcu po kilku latach interwencji wielu osób, wizytach tutaj kilkudziesięciu osób z różnych biur urzędów, udało się wywalczyć właśnie tą legalizację, czyli to był taki precedens, że w końcu można było robić tradycyjnymi rzemieślniczymi metodami matę, którą normalnie oficjalnie można wprowadzać na rynek, dawać na eksport, no i dzięki temu właśnie my możemy teraz z tego korzystać. A jeszcze dlaczego nie zostało w końcu to zburzone? Bo zrobiono z tego muzeum. Jak to mówią, jak jest prawo, to zawsze jest jakaś możliwość obejścia go. I tak to właśnie tutaj przeprowadzono, że starej barbakła zrobiono muzeum. Oczywiście się już nie używa tak czy siak, no ale byłoby to mocno przykre, jeżeli trzeba byłoby to zburzyć. Muzeum jest bardzo malutkie, bo właśnie skończyliśmy jego zwiedzanie. O, jest tu jeszcze jedna ciekawa rzecz. Ja wczoraj do zbiorów używałem maczety metalowej, która już była na tyle ciężka, że po tych kilku godzinach dzisiaj, jak trzymałem w ręku poranną matę, to ręka mi się cały czas trzęsła po prostu od ciągłego ścinania gałęzi ciężką maczetą. Za to tu jest coś, czym kiedyś może nie ścinało się drzewek, ale cięło się właśnie wstępny taki świeży materiał, robiono kanszadę, no i mielenie. Kilka osób z takimi wielkimi, potężnymi, drewnianymi nożami, które ważą, kurczę, nie wiem, ale na oko ładnych parę kilogramów, jak nie z 8-10. I kilka osób właśnie w rządku, tak jak kiedyś zboże, cepami, po kolei pum, 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 pum i taki rytm cały czas wystukiwał każdy człowiek. I tak właśnie cięło się kiedyś liście. To chyba najciekawszy egzemplarz w tym muzeum. To chyba jest młynek. Tak, że nie młynek. No tutaj właśnie mieliło się już matę. Tutaj właśnie mieliło się matę w takim wielkim oździerzu drewnianym do tego finalnego produktu. Bardzo, bardzo ciężka praca. Teraz to jest ciężka praca, a kiedyś przy właśnie tego typu narzędziach była znacznie cięższa. Od dzisiaj zostałem fanem tego typu ciężarówek. Ponoć one są tu używane po prostu wszędzie i niemal do wszystkiego. Stare, świetne ciężarówki. My wczoraj wjeżdżaliśmy w las i nie miała naprawdę żadnego problemu. Jest pięknie wykonana, łącznie ze zdobieniami. To wszystko jest z drewna. Widzicie, rzeźbione, ozdabiane. Już kilka takich widziałem tutaj w Brazylii. Stąd właśnie zaciekawiłem się, dlaczego to tak jest. A to są właśnie stare, porządne auta z silnikami naprawdę wytrzymałymi na lata. Marka. Co ciekawe, Toyota. Prawdopodobnie. Tutaj sobie mieszkamy. Taki oto domek. System zamykania. Raz. Mój pokój. A tylko do jutra, bo jutro jedziemy do Baramo. To już zupełnie gdzie indziej. Tam będziemy zostawać na noc. Tada. Chodź, chodź, chodź. Słodki, co? Następny słodki. Ej, co za słodziaki. O, następny proszę, jeszcze jeden, jeszcze ze 3-4 pobiegały gdzieś około. Jeszcze parę kotów. O!